Witam wszystkich bardzo serdecznie, kolejny odcineczek z tego, co się tam w grze pojawiło, tak zwane nowości, czyli na przykład misje bonusowe, koniec II wojny światowej, dostajemy bonus 100% do zdobywania kredytów, szkoda, że nie doświadczenia jednocześnie, tak jak na rosyjskim serwerze to miało miejsce. Okej, dobra, nie narzekajmy, jest 100% do kredytów, to sporo, dwa razy więcej za każdą bitwę, trochę się powinno tego nazbierać. Wygraj jedną bitwę w dowolnym trybie, otrzymasz 5 materiałów eksploatacyjnych, w tym przypadku gaśnicę, 5 złotych żetonów oznaczenia reputacji, 2 złote skrzynki z łupami. I to są w sumie takie jedne z lepszych nowości, informacji, które mam dzisiaj dla Was. Kolejna zniżka na pojazdy Sabra i Marder. Mark dwójeczka, jedno i drugie można powiedzieć. No fajnie, że dali zniżeczki, fajnie, super, dziękujemy. No i tutaj zaczynają się takie delikatne schody. Do gry, jak wiecie, wchodzą dwa nowe pojazdy Premium Obiekt 279. W sumie ten sam pojazd w dwóch wersjach, czyli standardowej i takiej z flagą. Ten z flagą prezentuje się naprawdę dobrze. Nie powiem. Spore wrażenie i tutaj poprawiające wygląd daje oczywiście ta siateczka tutaj zamontowana. Jest na chwilę obecną drugim pojazdem premium w grze, mającym kamuflaż taki siatkowy. Tylko tutaj, co ciekawe, ten kamuflaż, o, taka nowinka, możemy sobie zmieniać i ten kamuflaż nałożony, ta siatka zmienia kolor razem z kolorem tutaj bazowym. Czyli jak tutaj zechcę sobie coś innego zarzucić, zobaczcie. Wygląda to naprawdę dobrze. To tyle, jeśli chodzi znowu o ciekawe i fajne informacje. Dalsze może i są nowe, ale już takie ciekawe i dobre nie są. Żeby otrzymać ten pojazd, trzeba za niego zapłacić. Można kupić paczki z tymi pojazdami. Można je kupić oddzielnie. W obu przypadkach 1500 złotka trzeba szarpnąć. Dlaczego to nie jest ciekawe? Ano dlatego, że znowu jesteśmy robieni w balona, jesteśmy gorsi, jesteśmy z Europy. Rosjanie dostają ten pojazd, można powiedzieć, za free. Mało tego, że dostają go za free, to jeszcze dodatkowo mają szansę zdobyć inne rzeczy. Spójrzcie tutaj na ich stronę. Tutaj oczywiście nie patrzcie na tłumaczenie, to jest oryginalnie po rosyjsku, tylko użyłem tłumacza, więc różne kwiatki mogą być. Ale ogólnie chodzi o to, że ten pojazd jest za wygranie 10 bitew. Ten za 100. Już część graczy je ma. Potem można zbierać gwiazdki. Za gwiazdki kupujemy te oto pojazdy premium. Warunki uzyskiwania gwiazdek. Można sobie zerknąć, co daje, za co daje. Za jakieś tam odznaczenia, bonusowe prezenty, rabaty wakacyjne. Proszę bardzo. Tak wygląda, proszę Państwa, promocja na serwerze rosyjskim. Porównajcie się sobie do tego, jakie ochłapy rzucono nam, tu mają za darmo, my musimy płacić. Równe to traktowanie to nie jest, a potem zdziwienie, że kolejeczki puste. To tyle w tym odcineczku, mam nadzieję, że tutaj nikogo nie uraziłem, że nikomu nie będzie smutno z tego powodu, że nas robią w balona, ale chyba będzie, co? Chyba będzie i też jest smutno i jestem zły, bo no nie tak to powinno wyglądać, no cóż, no. Na razie.